Panie, witam Was na dzisiejszym spotkaniu zorganizowanym w przeddzień Dnia Waszego Święta, Dnia Kobiet. Cieszę się, że jesteście, że przyjęliście nasze zaproszenie. Jesteście fundamentem naszego społeczeństwa, drogie Panie. Jesteście tak przede wszystkim żonami, matkami, babciami i mało tego, pracujecie zawodowo. To tylko kobieta potrafi pogodzić te wszystkie obowiązki, no jeszcze macie nas na głowie. Drogie Panie, życzę Wam dużo, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, powodzenia, sukcesów w pracy zawodowej, w życiu osobistym. No i oczywiście życzę też Wam dużo cierpliwości i wytrwałości do nas mężczyzn. Dzień Kobiet to coroczne święto obchodzone 8 marca. Od 1910 roku. Pierwszy Dzień Kobiet obchodzone był 28 lutego 1909 roku, ustanowione przez Socjalistyczną Partię Ameryki po zamieszkach i strajkach w Nowym Jorku. Proszę Państwa, za pierwotwór Dnia Kobiet przyjąć można obchodzenie w starożytnym Rzymie matronalia. Co to są matronalia? Było to święto przypadające na pierwszy dzień marca, związane z początkiem nowego roku, z macierzyństwem i płodnością. Z okazji tego święta mężowie obdarowali swoje żony prezentami i spełniali życzenia. Fakt, że w Polsce mamy dziwne skojarzenia z 8 marca, ale my umiemy wybierać to, co jest dobre, to, co jest złe. I tak też żeśmy wybrali z tego poprzedniego systemu te rzeczy najlepsze i taka uroczystość 8 marca chyba jest najlepszą rzeczą, która z tamtego systemu przyszła. Szanowne Panie, dużo szczęścia, dużo zdrowia Wam życzę na każdy dzień, byście były zawsze radosne, pełne chęci do życia i abyście spotykały samych pozytywnych, fajnych ludzi na swojej drodze życia. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyją, żyją nam. Niech żyją nam. Niech nam żyją 100 lat, wszystkie Panie, wielkie brawa. Pracujemy i mieszkamy, żeby ciągle nie narzekać. W kabaret się zabawiamy. Bowiem już nasi przodkowie stwierdzili, że śmiech to zdrowie, bo wesoły dłużej żyje, gdy nie pali i nie pije. Bo chociaż życie jest takie szare i trwa gonitwa wciąż za mamoną, niech dziś piosenka i nasz kabaret wam czarne myśli szybko odgonią. Serdecznie witam Państwa w imieniu kabaretu EWG z Wielkopolski. Kłaniamy się nisko. Drogie Panie, korzystając z okazji, chcieliśmy się oczywiście dołączyć do tych płynących życzeń. Życzymy Wam wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia i przede wszystkim uśmiechu na co dzień, bo to jest w życiu najważniejsze. Podobno 1 minuta śmiechu przedłuża o 5 minut życie. Słuchajcie, jesteśmy tu od dłuższego czasu, bardzo nam się tutaj podoba. Jest tutaj tak swojsko, tak samo jak u nas w Wielkopolsce, bo zauważyliśmy taką symbiozę i władzy duchownej, i władzy świeckiej. Jest Pan Wójt, jest ksiądz proboszcz, który towarzyszy nam w tak ważnej uroczystości. Jeszcze wrócić do klątwy, Panie Wójcie, ja bardzo przepraszam, że się spóźnił na tą bibę, ale no normalnie zdążyć nie idzie, normalnie, ja nie wiem, czy coś przegapił, czy nie, bo
Powierzyn płot mi jest zjadłem, co wypiczyłem, co wypuszcz takie święcie ciążki. Pozdrawiam was serdecznie, normalnie, jak się cieszę, że mnie tu kochany zaprosił, o matko. Dziadek, dziadek, co, nie poznajesz, no? Właśnie. Wnuczek, no. Skądże się pan skudzie wziął? A po całej miejscowości za tobą kołuje. A ty żeś się tu zamarinował, no. No co byście się ode mnie, to nic dobrego nie wróży. Sprawę mu. No co? Oj, dziadku, dziadku. Jak się masz? Czy mi rentę swoją dasz? A ta renta na co ci? No. Dziadku, dziadku, daj mi. Wnuczek. Ja mam 900 emerytury. To jak załatać domowe dziury? Musiała płacić i nie gładować, muszę ładowne są kombinować. I ta co prawda, mam obligacje, bo grom na giełdzie, kupując akcje, ale te zyski muszę odłożyć, bo chcę mieć z dętą orkiestrą pogrzeb. Dziadek, ja muszę zabalować, komóreczkę naładować, no. Kupić ciuchy jak marzenie, może w końcu się ożenię. Mnie już przed wojną tak nauczyli, by samodzielnie Polacy żyli. Więc ty, mój wnusiu, ucz się od dziadzi, że w życiu każdy chcą sobie radzi. Dziadek, a ty naprawdę mało jadasz, nie? No, bo ta szatę ciuchów już posiadasz. No jak kiedyś będzie gorzej, to Caritas ci pomoże. Dziś państwo w dupie mojej emeryta. I starszym ludziom taką być świta. Przeżyłem Gierka, Gomułkę, Buzka. Przeżyłem się rodu Donalda Tuska. O tym życie mi trochę zbrzydło, lecz przetrzymałem Beatę Szydło. Teraz, kochani, mnie nic nie rusza, bo tyś przetrzymał i Mateusza. Rozumiem, że szuka pan żony. Tak, prawdę mówiąc, to ja bardziej patrzę swoją zgubić. Szuka pan tej żony, czy pan nie szuka, co? No tak, szuką, no. Nie, szuką. Pan się zdecyduje, no. No dobra, przyznam się. No szuką żony, ale nie do siebie, tylko do mojego synka. A synek sam nie może sobie znaleźć, tak? Nie może, bo on jest u mnie taki jakiś ciapowaty. A próbował w ogóle? Łopanie, próbował i to wielokrotnie. Ale z tego to zawsze wynikały tylko jakieś problemy. No powiem wam tak, raz już jakoś dziewuszka, jak to młodzi mówią, zaprosiła go na chatę, ale że on taki niewygodany, no to ona cały czas ciągnęła temat, on się nie potrafił na żaden wypowiedzieć, aż wreszcie trafiła mu na bliskie klimaty i zapytała, lubisz wino? Mówi, lubię i to bardzo. No to ona ciągnęła ten wątek, mówi, a chciałbyś lampkę? Wie pan, co on wtedy zrobił? No nie wiem. No ukradł jej lampkę nocną i przyniósł do chałupy. Nie wiem, nie wiem. Ja się na modzie, proszę panią, nie znam. W szczególności na tej 67+. Ale dobra, mam pomysł. Wie pani co? Pani niby ten piękny strój tu może zaprezentuje publiczności i niech lepiej publiczność oceni, czy to ładnie, czy nieładnie, bo nie wiem. Proszę pan. Jak ja zaprezentuję mój piękny strój tu kochanej publiczności, zobaczy pani, jakie dostanę rzęsiste brawa. A nie mówiłam. A się nie są na modzie wcale. Dobra, no. Muszę się bliżej przyjrzeć. No pan, że faktycznie ta kurteczka... Pan się jutrz. No ta kurteczka to wygląda na nawet elegancką. Pewno, że elegancką. To chyba i droga była. A gdzie tam drogo? 1,5 kilo. A spódnica? Ty śliczna.
A tak jakby jakieś takie motywy ludowe zawierała. Ale pan spostrzegawczy jest. No pewno, bo wrócą z próby. Z próby? No. A czego? No jak motywy ludowe na sukience, czego może być próba? Zespołu ludowego! To pani w tym wieku jeszcze na dodatek w zespole ludowym śpiewa? A była pani gdzieś z tym zespołem? Ło, pani, gdzie my nie byli? Gdzie my w Białej, my nie byli w Białymstoku, my nie byli w Lublinie, my nie byli w Warszawie, my nie byli w Kazimierzu. Halo. Ja wolałbym się dowiedzieć, gdzie pani była. No to tak... W Kostomłotach byliśmy raz. W Kopytowie byliśmy też raz. A wie pan, że w Zabłociu nas nie chcieli? Może nas w tym roku zaproszą. Dorobiła się pani czegoś w tym zespole? Ojej, dorobek to mam wielki. Wysokie ciśnienie, żylaki na nogach.